Minecraft, z kolejnym filmem na moim kanale. I witam was w kolejnym odcinku z Nikos NextBots. Dzisiaj jest troszkę tu ciemno, ponieważ jest event zatemnienie. O, shit. Tak zwany blackout. Czyli po prostu trzeba znaleźć te... odpowiednie agregaty, żeby przywrócić prąd. Oprócz tego w dzisiejszym odcinku mam w planie również wam pokazać różne easter eggi z obydwu map z Enarashia i z NNWool. Między innymi na przykład na tej mapie przejście przez wenty, na tamtej... no zobaczycie po prostu. Zostawcie lajka i słabo dobijamy do 100 subskrybentów. Ważne, że nasz kanał nie umiera. Wbijcie na mojego Discorda, link macie w opisie, a teraz wracamy do filmu. Myślałam, że to będzie dobry pomysł na granie, znaleźliśmy już dwa agregaty. To jest fajnie, bo jest ciemnie i nie widać wszystkich. Jak z było tu zobaczcie około. Co to było, ja nie wiem. Ale ciemnica. Jak ja ledwo tu widzę, to ja nie wiem, co wy możecie widzieć. Może lepiej z latarką będzie chodzić? Co to jest? O, kurczę, pieczone! Bo nie ta niebieska poduszka jakaś. Goniła przynajmniej. Żeby się te kraty... Ej! Zakryka! A, już aktywowany, nieważne. Miejsce możemy tak sobie fajnie awczyć. Sobie tutaj się można usiąść. Tutaj się już NextBoty nie dosięgną. Ale jest to kto? Jest mi to bardzo. Ale nie widzę kto. Uuu, kurde! Czemu nie dosięgnął. Już nie ma z tym problemu. Czemu nie dosięgnął, więc nie ma z tym problemu, bo to już zaraz się dostałem. Mamy 600, mamy najwięcej generalnie na serwerze, mamy 622 punkty bez śmierci, dzięki temu jesteśmy najwięcej na zbudzie. Dzień dobry. Siemaniu. Otrzymał stosowny dystans. O kurde. Nie idzie. A nie, już tak nie można. No cóż, w każdym razie kiedyś można było sobie tak bokiem przejść przez te karty, ale już najwyżej to są, najwyżej to są. Super, poszedł. No dobra. No to tak, pierwszy z easter eggów. Ja tak muszę się zorientować, gdzie to jest. Tutaj. Pierwszym z easter eggów jest, że jak się wejdzie tutaj do takiego centrum zarządzania, tutaj można otwierać kraty na dwa różne miejsca. I jak sobie wejdziecie tutaj do góry, to można zmienić otwarcie. Teraz będzie zamknięte, tam otwarte. Widzimy, do tutaj koleżka ucieka. No więc tak jak mówiłem, że jak sobie tutaj przejdziecie, tutaj można wejść na korzenny poziom parkingów i tutaj macie taki vent. Jeśli sobie na niego wejdziecie, to jesteście tutaj bezpieczni przed wszystkimi, jak z botami,
nie mogą was tutaj złapać. I możecie przed nimi przejrzeć całą mapę. Możecie sobie wejść do marketu. Nieważne, jednak mogą tam wejść. Henryk! Dobra, to był drugi z easter eggów. Tam nie chciałem być. Myślę teraz tutaj z powrotem, bo chcę wam pokazać resztę, gdzie prowadzą pozostałe eventy. Tata naprzód prowadzi do supermarketu. Drugi prowadzi właśnie tutaj. Trzecim, jak sobie wejdziecie, musicie sądzić tutaj. To jest chyba jakiś sklep z ubraniami. Następnym, jak sobie wejdziecie tutaj, wychodzicie tym opuszczonym, gdzie nic nie ma. Jak wchodzicie sobie kolejnym, to wychodzicie sobie tutaj nad parkingiem, gdzie tutaj przed chwilą biegałem, nie? To jest drugi easter egg. Tutaj jeszcze są jedne wenty, że można sobie tak przechodzić między dwoma toaletami, ale to nie jest jakieś takie. To nie jest easter egg, ale to jest taka fajna tajemnica, że taka ciekawy dodatek. Są te korytarze i nimi można przechodzić sobie do osobnych rzeczy, osobnych pomieszczeń, znaczy miałem na myśli. No, tak. Tutaj sobie takie coś. Ona z niego nie na szczęście. Yoshi. On się jakoś inaczej nazywał. I można przejść do takich ważniejszych. Tutaj można przejść sobie do magazynu. I to na tyle z easter eggów z tej mapy. Teraz wam pokażę easter eggi z mapy Russia. Bo tam również ich troszkę jest. To pierwszym easter eggiem, jaki odkryłem, to jest, że jak sobie... że można sobie przechodzić przez ścianę, ale to jest takie ogólno, całościowe. Pierwszym easter eggiem było, że można sobie wejść tutaj i że tu jest się bezpiecznym. Jak sobie wejdziecie tu na górę, generalnie nie musicie biegać, tylko możecie jak biegiem na sprincie przyjść i już się szyba wybija. Takie właśnie było, że tu można wejść sobie. Dobry. Let me out. Yeah? Chyba twórcy tej gry. Anyway. To jest kolejny transformator. Drugim easter eggiem. Jest chodzenie sobie po dachach, że można wejść na przykład z tego miejsca, gdzie jest jeden spał. O, tu można wejść, nie wiedziałam. Na dachy również można wchodzić w innych miejscach. Dobra, to mnie nie złapie. Troszkę się zgubię, muszę przyznać. Yo, mordo. Teraz chodzi śmierć. Kolejną taką ciekawostką. Tutaj można... Można wejść na dach, ale tutaj się za dużo nie zrobi, to jest tylko... Siema mordo! Jest Adam. Może na dach można chodzić, pokazywałem to w ostatnim odcinku.
Jak ucieknę, to wam pokażę resztę. Mnie nawet nie denerwujcie. O, znalazłem ten budynek. Sobie wejdziecie tu na górę? To możecie przechodzić po reszcie budynków. Na przykład tam, tam, tutaj, no wszędzie, bo generalnie. Jedna z ciekawostek jest taka, że jak sobie wejdziecie na trzecią kamerę, klikniecie R, to możecie spaść w budynku. I zginąć przy okazji. Jaki może być kolejny easter egg? Łapię się. Kolejnym easter eggiem... Może mi się zobaczy. Kolejnym easter eggiem jest ten pokój z dniami. Tu można sobie kupić piczkę, ale nie wiem, co ona w sumie robi. Ile on kosztuje? Zobaczmy w sumie, co ona robi. Daj mi to. To jakby, co robi? O, szybki jestem dzięki temu. To się może przydać do ucieczek. Wszelakich. No nie wiem, z teregiem jest? Gdzie jesteś? Nie przejdziesz tu. Przejdź! Przeszedł. Tak, sorry, że tak się drę, no ale no. Taka praca. Kolejnym easter eggiem jest, że jest w pewnym miejscu tutaj taki budynek, tylko muszę go znaleźć. Jeszcze ty. Więcej was nie było po prostu. O, tutaj dokładnie. Jak tu wejdziecie, to jest ten taki dom dziwny. Co za muzyczka? W sumie ładna była nawet. Następnym easter eggiem jest pewna krata w pewnym miejscu. Nie można było po prostu otwierać i zamykać. O, tutaj. Już mnie nie złapie. Co ty tu robisz? Dobra, można tutaj przychodzić sobie nie i zamykać. Żeby na przykład, jak jest tam z tej strony kod, zamykasz sobie z tej, możesz zobaczyć, czy coś tu jest. Jeśli nie, możesz zamknąć i czuć się, powiedzmy, bezpiecznie. Otwieraj rzeszko. Następnym easter eggiem są tutaj te schody. Może możecie sobie wejść na górę. Stąd skoczyć, jak sobie skoczycie. Aj! Dobra, udało się. Tutaj i tutaj. Możecie sobie chodzić po wszystkich, kompletnie wszystkich serio dachach. Tutaj zejść na dół. Coś tutaj się drze. I stąd mówiłem wam, że możecie chodzić tutaj. Ale co to było? A to tylko rury jakieś. I jeśli sobie... Oh shit! Możecie sobie wejść tutaj. Właśnie po tych dachach chodzić, nie? Jeśli nie chcecie tam chodzić na górę. Zepsułem. O, dobra, idą, uda się. Możecie sobie wejść tutaj po drabince, potem tutaj po drabince. Takie samo. I to jest druga drabinka zresztą. Możecie sobie chodzić po wszystkich dachach. Uda się, dobra. Nie wiem, czy to można nazwać easter eggiem. Ale są miejsce takie generatory prądu. Jeżeli goni was taka menda, sobie wejdziecie w to miejsce i sobie podsuniecie. I tu wejdzie zaraz. Nie wiem, czy mnie złapią, czy mnie nie złapią. Ale jest szansa, że jak stoisz tutaj, to się to nie złapie.
serwer, to ja... Teraz będzie się wyciekał z tym. On był nade mną, on był nade mną, on był nade mną! Nie, jestem bezpieczny! Jest bejtowany, ja myślałem, że to jest spawn! Myślałem, że to był spawn! Kurde, leć szybciej! Tutaj też można wejść, ale to też nie jest spawn i tam też nie jesteście bezpieczni, absolutnie. O, dobra, tutaj. Nie, to właśnie tutaj nie byłam bezpieczny! Leć! Leć! Szybciej! Nie cierpię tej maszyny do mięsa, silnika, agregata, whatever it is. Leć. Teraz nam się to bardzo przydało. Nie? Śpiewaj. Dobra, idź na górę. Bardzo fajnie. Wypuść teraz. W sumie są tu jeszcze jakieś inne... Czy są tu jeszcze jakieś inne... Tego nie można w sumie nazwać easter eggiem, ale można to sobie tutaj tak fajnie wejść. Sobie wejdziecie tu na górę, tutaj, o. Tutaj sobie kusnicie, to was nie powinni zauważyć, ale to w sumie pokazywałam w poprzednim filmie. Czy są tu jeszcze jakieś inne easter eggi? Jeśli chcecie, możecie napisać w komentarzu, ale na pewno w następnym filmie o tym napiszę. No teraz dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka i suba, bo dobijamy do 100 subskrybentów, już nam niewiele zostało. A póki co wbijcie na mojego Discorda, link macie w opisie. I... Dziękuję dużo mówić! Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!